Lekarzy ze szpitala morskiego w Gdyni-Redłowie wspierał będzie robot, co pozwoli na jeszcze bardziej precyzyjne wykonanie zabiegu i szybszą rekonwalescencję. Pierwsze operacje z robotem Da Vinci zaplanowano na jutro. Nowoczesny system do tzw. chirurgii małoinwazyjnej Da Vinci, który będzie w szpitalu w Gdyni-Redłowie, wart jest blisko 8,5 miliona złotych. Planujemy tutaj zrobić, czy robimy właściwie już w tej chwili, centrum robotyczne, które będzie służyło głównie w tej chwili pacjentom z rakiem gruczołu krokowego, dlatego że to są w tej chwili operacje bezpłatne. W przyszłości na pewno będą rozszerzone, NFZ rozszerzy refundację o zabiegi, wybrane zabiegi chirurgii onkologicznej, chirurgii ginekologicznej i laryngologii. W tym kierunku chcielibyśmy pójść. To jest sprzęt za drogi, żeby służył tylko i wyłącznie jednej specjalizacji. Robot nie będzie sam wykonywał operacji. To operacje w asyście robota, zaznacza urolog i chirurg dr Lech Stachurski i wylicza plusy z wykonywania zabiegów przy pomocy Da Vinci. Operuje operator, a robot pomaga mu w tym. W czym pomaga? W bardziej precyzyjnych ruchach. Na przykład jeżeli siedzę za konsolą i wykonam ruch 1 mm, to końcówki robota wykonają 1/3 mm, więc to jest znacznie precyzyjniejsze niż moje palce. Na pewno skraca to okres pobytu w szpitalu, na pewno to skraca okres powrotu, tam rekonwalescencji, ale proszę nie mylić, to są operacje w asyście robota. Pierwsze operacje z wykorzystaniem robota zaplanowano na jutro. Takie zabiegi wykonywane są już w 69 państwach. W sumie w asyście robota Da Vinci wykonano około 10 milionów operacji. Sprzęt firmy Cytectic zakupiły szpitale pomocy.